Siemaneczko, mi drodzy, z tej strony wasz ulubiony youtuber. Dzisiaj będziemy testowali tureckiego McDonalda. Więc co my tu mamy? Mamy tutaj McBicy. Mamy tutaj koftburger podwójny. Coś takiego z takim sezamem. Fryteczki oraz kole. Łącznie za zamówienie zapłaciłem. Sekunda, bo tu nie piszę. 103, nie licząc kapi, 131 lirów tureckich, czyli około 20 ileś tam złotych, 25, więc lecimy do recenzji. No. Więc tak, najpierw zacznijmy może od frytek, solone. Te frytki są minimalnie bardziej tłuste od zwykłych z McDonalda polskiego. Ale można powiedzieć, że są dobre, mniej solone. No, dobra, taki lepszy od polskich, myślę. No. Więc potem może przejdźmy do napoju. Cola z lodem, choć prosiłem bez lodu, niestety. Cola z syropu, lekko gazowana. No, tak to samo jak w Polsce. Więc lecimy jeszcze taki McBite, chicken McBite, coś takiego, takie bajciki. No. Bajcy jak bajcy, myślę, że dobre. Jeszcze jednego zjem, trochę pikantne, choć pikantne są, więc zbytnie nie. O. No dobre są. Więc lecimy do naszego głównego zamówienia. Covid burger, podwójny olejże. Sałata, cebula, ketchup z jednej strony. Jakiś burger, mięsko niewinne, więc lecimy. Sos słodko-kwaśny, dobre mięso. Serek też fajny, sałata też. No bulgar jak bulgar, dobry. Mięso lepsze od polskiego. Widzę ser tak sam kupiony. Sałata taka sama, myślę. To słodko kwaśne, może tak bardziej kwaśne. No. Więc lecimy. Więc no, czas na główne podsumowanie. Moim zdaniem turecki McDonald's jest lepszy od polskiego. Najlepszą, największą różnicą czujemy przy frytkach oraz przy mięsie. No. Poza tym tego nie ma jeszcze w Polsce oraz tego koftburger. Ale to jest tak naprawdę tam podwójny McRoyal z jakimiś dodatkami. No. Pierwszy sprawdzałbym drugi raz tureckiego McDonalda? Myślę, że tak. A więc to jest koniec tego odcinka. Trzymajcie się, cześć, czołem. To tyle.